Historia serwisowa, którą otrzymałem od sprzedającego, pokazuje, że samochód miał 6 wymian oleju, średnio co 8 tysięcy kilometrów. Alfa jest jeszcze na gwarancji, jestem bardzo ciekaw, jak wygląda lepkość oleju przepracowanego, bo olej bardzo czuć benzyną. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Alfa Romeo Giulia, rok produkcji 2020, silnik 2.0 benzyna, przebieg 50 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza próbki oleju, który, jak twierdzi właściciel, bardzo czuć benzyną. Inicjatorem tego eksperymentu jest Wojciech. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymian oleju silnikowego. Wojciech skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 9247 km. Do samochodu zalany został olej Selenia Digitech Pure Energy w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 9247 km. Procent eksploatacji oraz rodzaj dominujących odcinków traktujemy z dużą dozą ostrożności, ponieważ są to dane trudne do oszacowania, bo samochód przez większość tego przebiegu był używany przez poprzedniego właściciela. Zaraz będzie więcej o tym. Olej eksploatowany przez 8 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Wojciech napisał tak. Alfę kupiliśmy w sierpniu 2024 roku z przebiegiem 47 906 km. A olej został zmieniony przy przebiegu 49 808 km w połowie listopada 2024 roku. Przejechane przeze mnie i żonę kilometry zawarły się w 3 miesiącach wyłącznie miejskiej eksploatacji z dominującymi odcinkami poniżej 8 km. Poprzednia wymiana oleju miała miejsce 25 marca 2024 roku przy przebiegu 40 561 km. Oznacza to, że poprzedni właściciel w 4,5 miesiąca przejechał 7345 km, średnio wychodzi 54 km dziennie, spekuluje, że mamy tutaj eksploatację miejską z weekendowymi trasami. Historia serwisowa, którą otrzymałem od sprzedającego, pokazuje, że samochód miał 6 wymian oleju, średnio co 8 tysięcy km. Pierwsza wymiana to był Shell 0W30 Helix Ultra, potem wyłącznie Selenia 0W30. W historii nie ma informacji o stosowaniu dodatków lub płukanek. Zmieniłem na taki sam olej, jaki był poprzednio i jest zalecany przez ASO. Alfa jest jeszcze na gwarancji. Jestem bardzo ciekaw, jak wygląda lepkość oleju przepracowanego, bo olej bardzo czuć benzyną. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle pod czerwień. W drugiej kolejności próbkę oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 55,1 w 40 stopniach oraz 10 mm kwadratowy przez sekundę w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność na poziomie 3%, czyli względnie umiarkowana. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Próbka po przebiegu 9250 km. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 52,5 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Otrzymujemy zatem bardzo ładne wyniki, zmiany w przedziale akceptowalnym nie przekraczające 5%. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja w pełni pod kontrolą. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Zarówno ilość zanieczyszczeń, jak również ogólna jakość oleju silnikowego to stan mocno przeciętny. Środek jest dość ciemny, plus ta czarna obwolutka na strefie rozpraszania, która może świadczyć o wyczerpywaniu się dodatków w tym oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. W podczerwieni mamy następujące obserwacje: mocna degradacja antyutleniacza, zauważalna degradacja dodatków i to może tłumaczyć wynik z testu bibułowego. Do podkreślenia jest bardzo mocny pik w okolicach 1100 na widmie. To jest z reguły potwierdzenie zanieczyszczenia oleju glikolem lub innym rodzajem zanieczyszczenia. Reszta parametrów względnie ok, albo stan akceptowalny, albo do obserwacji stan ostrzegawczy. Analizując miejsca na widmie, które potencjalnie mogą potwierdzać obecność paliwa w oleju, to nie doszukuje się tutaj niepokojących sygnałów. Olej może zawierać trochę paliwa, ale nie są to duże ilości. Syntetyczny miernik ma wartość 82%, co oznacza, że wymiana oleju w tym przypadku co 10 tysięcy km wydaje się być uzasadniona. Podsumowując, otrzymano bardzo dobry wynik w teście lepkościowym, przeciętny w teście bibułowym oraz przeciętny w teście spektralnym. Olej wymieniony został we właściwym momencie, oczywiście wnioski w oparciu o te parametry, które zostały zbadane. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!